Nazywam się Blandyna Żurawska, jestem adiunktem w Katedrze Psychologii Poznawczej. Pracuję w laboratorium psychofizjologicznym, czyli tutaj. Nasze laboratorium zostało założone przez profesora Piotra Jaśkowskiego, tutaj uwidocznionego na zdjęciach, niestety już nie żyjącego. Był to światowej klasy naukowiec, którego badania w rozmaitych kierunkach stały się podstawą wielu publikacji w czasopismach międzynarodowych i nasze badania, wszystkie, które są teraz tutaj prowadzone, wpisują się w taki nurt badań psychologii eksperymentalnej żywo dyskutowany na świecie. Prowadzimy zarówno badania podstawowe, jak i badania na styku badań naukowych i klinicznych. A zatem na przykład jak wygląda uwaga u ludzi, którzy mają stany lękowe i klinicznie stwierdzone zaburzenia pod tym względem, czy zaburzenia uwagi. Zajmowaliśmy się zaniedbywaniem stronnym. To jest zaniedbywanie stronne, które polega na tym, że ludzie nie obejmują uwagą części pola widzenia i na przykład zjadają tylko część pożywienia z talerza, po prostu, bo nie uważają. Jak się odwróci talerz, to nagle dostrzegają to jedzenie i jedzą dalej. Zajmujemy się bodźcami podprogowymi, zajmujemy się percepcją twarzy, również podprogową, jak emocja wyrażona na twarzy może wpływać na nas. Wiadomo, że są takie oddziaływania i rzeczywiście ciekawe rzeczy tutaj można uzyskać. W naszym laboratorium badania prowadzą doktoranci, doktorzy, magistranci, ale również studenci z koła naukowego i myślę, że taką wartością, która nie zawsze niestety występuje, jest to, że studenci, którzy biorą udział w badaniach, mają szansę na podstawie tych badań stworzyć prace naukowe, które zostaną opublikowane w czasopismach na świecie, które są czytane na świecie, które są żywo dyskutowane, które są na najwyższym poziomie. Profesor Jaśkowski stworzył też czasopismo naukowe, które w ostatnim czasie dostało się na listę filadelfijską, a zatem ma taki już najwyższy status tych najbardziej tych czasopism, które są najczęściej cytowane, które biorą udział w dyskusji naukowej na całym świecie.